Witam wszystkich bardzo serdecznie w 25. już odcinku z serii. A więc po krótkim przemyśleniu bardzo dużo paliwa mi się odkłada, dlatego w tym odcinku skupimy się na rozbudowie tutaj części produkcyjnej energii z paliwa. Tak, żeby nie walało mi się ono po całym workshopie. Myślę, że jak dodam dwie... Znaczy, jakich cegieł mam? Limestone'u mam. Ale nie, tutaj damy wzmocniony cement. I tutaj damy limestone, okej. Tak, oraz jak już wybudują to, to usunę tutaj ścianę. Oraz dodam z tytanium tytaniowe drzwi tu, tytaniowe drzwi tutaj i tutaj. No i będzie trzeba poczekać, aż moi ludzie to zrobią. Zrobili też mi coś takiego jak exoskeleton suit. To jest na torso. Jakby ulepszona bionika. Nie wiem, czy można mieć to i kręgosłup. Chciałem to przetestować na Greju, bo on ma już kręgosłup zrobiony. Więc jak mu damy torso, no to zobaczmy, jak to będzie działać. Team Gearowi w sumie, nie Team Gearowi, dla Trebo możemy chyba też już dać zaawansowany ten z tytanium oczywiście. Tutaj, znaczy ja bym wolał, żeby ten był tu, to inaczej. Ten rozwalimy, zrobimy z tytanium zwykły elektryczny tu. No tylko teraz muszę poczekać na... A właśnie, muszę tutaj odblokować już kopanie, bo mi tutaj ładnie wykopali wszystko w trzech miejscach. Już mi prawie całe podłogi też położyli. A propos ciekawszych rzeczy, to Kimi z Ortiz ma romans z Kimi. Teraz Squint go nie lubi przez to, bo ją zdradza. A to niedobry Ortiz, nie? Tak, myślę, że też niedługo zajmiemy się upiększaniem jeszcze. Jak już skończą kłaść podłogi, to w następnym odcinku zajmiemy się dodawaniem różnych akcesoriów dla nich. No i powiększyłem tutaj miejsce produkcji Devil Strand Mushroomów. Tylko na razie mi brakuje nasion. A, jeszcze w sumie by mi się przydało dać coś jak Magnetic Shield. Tylko, że brakuje mi magnetic materiału. A to najpierw niech zrobią tą kuchnię oraz tą pracownię. Co robią moi pracownicy? A teraz moi budowniczy, przepraszam. Rachel na przykład. Co robi Rachel? A Rachel tutaj buduje kolejny odwiert. No bo ropa mi się kończy. Dlatego jest mi potrzebny kolejny odwiert. Co daje na przykład taka chusta im? Zaraz zobaczymy. Gear, chusta, bandit mask. O, nie daje dużo przy pracy. Ja bym wolał, żeby szybciej pracowali. A, mamy odwiert. Trzeba go uruchomić. Z energią coś średnio bywa ostatnio. Aha, nie, dobra, bo to dopiero słonko wstaje, dobra, nieważne. Aha, te ciała też mógłbym... Aha, to nie są ciała, nie wszystko...
To było ciało. A ta robi do 50 niebieskich tych. Łóżek mi jeszcze nie zrobią, bo nie mam dodatkowego klofu. Ale coś mi się widzi, że niedługo będę miał. A tu już prawie kończą. Okej, później zrobię siedziska najlepsze, jak mi się odłoży klofu. Znaczy nie, wpierw zrobię te w sumie. Już pokazuję. To się nazywa Cloth Fabric Hamper. Takie kosze na materiały i je poustawiam tutaj. Tu. To będzie tak. Potrzebny mi na cloth, Sindred Hyperwave. Jakieś skóry. A, jeszcze raw cotton, to bym mógł zrobić te palety ze stali. Tutaj, albo tutaj nawet. Myślę, że tu zrobię. Jedna, druga paleta ze stali. O, robią w końcu to pomieszczenie moje, bo paliwa muszę się pozbyć. A nie chcę go zużywać, w sensie nie chcę go niszczyć, tylko po prostu zużyć najlepiej, nie? Jeszcze energii to i tak mam na razie dużo za dużo. No ale nic, to przynajmniej mi na przyszłe rozbudowy mi nie zabraknie energii w takim razie. Jak to ładnie zbudują. A teraz ładnie cementową ścianę robią. Właśnie zróbmy Cybernetics 2. Oraz w takim razie, jak już Cybernetics 2 będzie, to gdzie jest ten chemiczny stół? A nie, bo w sumie zanim będę to miał. O właśnie, bo tutaj mogę dać już cybernetyczne oko, bioniczne ucho, płuco, żołądek, wątroba, nerki i serce. Zrób dopóki nie masz. Jednego. 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 Okej. Wszystko chyba mam. A medical drinks z czego się robi? Hillruta i Hopsa, okej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Okej, wszystko jest. Będę tutaj taki drugi stolik potrzebował. Tutaj ładnie z tytanium będą drzwi. Wzmocnione specjalnie mocno. Rachel co robi? A paletę teraz buduje. A Vida? Robi właśnie te drzwi, okej. A jeszcze tutaj ściana jest potrzebna. Z cementu. Oczywiście nie byle jakie, tylko wzmocnienie go. Tutaj damy critical. To będzie raw cotton, a tutaj będzie raw devil strand. A już mi się tego odkłada. Jest bardzo dobrze. A materiałów mam, to w sumie mogę się Robotic Assembler z tytanium. On potrzebuje synthetic fibersy właśnie. Tutaj będzie lepiej.
A nie, bo tutaj tak. Ale nie, tu nic nie ma na razie w sumie to. Znaczy, że się tego nie używa. To tutaj bym postawił. Tylko będę musiał poczekać na. Tak jak mówię, synthetic T. Ropy jeszcze trochę mam. Tutaj odwiert jeszcze pracuje. A, mamy pokój. Tu trzeba dać dekonstrukt. I tu postawię jeszcze dwie właśnie takie elektrownie. To one chyba dotąd będą i postawię jeszcze dwie palety na paliwo. I powinna ona wtedy lepiej schodzić. A niedługo nie będzie gdzie nic kłaść przez to, że wszędzie paliwo leży. Dobra, jest dobrze. A tutaj mam jakieś rzeźby superior. Możemy tu jeszcze jedną zainstalować. Tu jest superior. To możemy po prostu na holu poustawiać jeszcze jakieś rzeźby. Zrób jeszcze z 5 rzeźby dla mnie. Dobra. A, już tutaj usunęli. Fuel plant, to zostali. Raz, dwa. O, stal całą zużyjemy na to. Ale mamy materiały, to zrobią. Gumę przez to będą musiały te robić. I znowu przez to będę wolniej robić synthetic fibersy. O, i jeszcze w takim razie będę mógł dać ze stali. Tutaj po dwie palety, razem cztery. To może większość paliwa powinni stąd przenieść wtedy. Jak tam moje świnaczki sobie żyją? Jakieś bumalupy mam? Mam w ogóle kogoś, kto się zajmuje zwierzętami? Mam na pewno, nie? Może niech Jamie się na pierwszym miejscu zajmuje zwierzętami. Bo Jamie tak nie jest kraftująca. Bo nie miałem w sumie takiej osoby odpowiedzialnej głównie za zwierzęta. O, Dewey se w takim łóżku śpi. Dobra, jeszcze jedna runda tych kot. Tutaj drzwi nie ma i tutaj posadzili kotom, a tutaj ma być hyperikulum. Dlaczego? A, bo to ja tutaj nie postawiłem nowych drzwi, jak auto drzwi stawiałem. Dopiero teraz zauważyłem, ale spoko, tego hyperikulum jeszcze trochę mam. Ej, nie. Dlaczego tutaj zrobiło nowy stockpile? Copy. Niedobrze. Bo oni się... Tylko pick up jest opcja. To jest ciągle chyba w home area, jest. Zrobimy tak, delayed. O, przenieśli, dobra. Ale to uranium tutaj to nie była dobra rzecz. Hyperikulum.
Tutaj wszędzie muszę ustawić Hypericulum Plant. Dobra. A już grzybków mam coraz więcej. Zaraz będzie trzeba zrobić. Aha, bo tutaj musi. Tutaj będzie musiał prąd dochodzić. A tutaj damy kopiuj. Wklej, wklej. Tutaj stali może trochę brakować. Ale chyba niedługo. Wklej, wklej. O, i całe paliwo wpierw stąd tu przeniosą, bo to jest najbliżej, a później stąd poprzenoszą. No i więcej paliwa powinno schodzić po prostu. A róbcie tej stali, róbcie, bo jest mi bardzo potrzebna. Nikt mnie nie atakuje, ja bym chciał, żeby mnie ludzie zaatakowali. Jak zrobię mury i do tej pory mnie ludzie nie zaatakują, to ręcznie zrobię, żeby mnie ludzie zaatakowali. A teraz co był? Aha, teraz dopiero słonko wstaje, więc energię dopiero zaczynamy ze słonecznej mieć. O. O, mam nadzieję, że to sprawi, że zużycie będzie lepsze, że będzie mi ubywało tego paliwa, a nie przybywało. A teraz potrzebuję synthetic fibersów. I to dość sporo. Oni będą robić gumę. To już synthetic fibersów nie zużywa. Nie powinni chwilowo zużywać chyba za bardzo. Tylko tutaj minimalnie, ale tak powolutku. W sensie tu powinni szybciej robić. Dużo mam tych sulfatesów też. A brakuje mi z kolei polimerów. Jak będę miał Inorganic Matter Converter, to też mi pomoże. O, jest sam w końcu drzwi. Większość drzwi mam automatyczne, poza tych w starej części bazy. Jedzenia mi zaczęło brakować. A, no tak, zaczęło mi jedzenia brakować, bo nikt nie gotuje jedzenia. Fine. Lavish. Że. Zrobimy luksury. Lavish. I fine. Zrób dopóki nie masz. 250. Tutaj damy lawisz. I teraz jeszcze przecież chciałem zrobić professional cookstove. Tak. A i tutaj teraz też mogę zrobić cast iron. Teraz będę musiał zrobić tutaj stockpile. Niski priorytet i tutaj będzie tylko crude oil. Okej, bo tu już mi się co? Nie no, jeszcze mam w sumie tej ropy. Ale jakby robociki znosiły, to byłoby lepiej. Musiałbym mieć więcej robocików. A ci zaraz zrobię profesjonalny stolik. Paliwa zaraz się pozbędą stąd, bo stąd to przyniosą jeszcze tu. A, synthetic fibersy. Nie no, wpierw robię gumę i plastik.
Niestety, o dobra, tutaj robią synthetic fibersy i tu robią synthetic fibersy. Tylko brakuje polimerów. Zrobię tak. Aha, bo to jest... może lepiej by było... Czekajcie, dlaczego tutaj jest piasek? Może lepiej by było nie robić tego stockpile'a, to przeniosą w sumie całą ropę tutaj. Tylko zrobić tutaj paletę. Paletę na ropę. No, chyba tak zrobię. Paleta, paleta. Stal. Tutaj, stalowa paleta. I wtedy tutaj usuniemy. Tutaj może być, bo to jest blisko. Ale żeby z tych dalszych jednak robociki przynosiły. Okej. Dobra, tych mamy na maksa. Tutaj ładnie wszystko, produkcja płynnie idzie, bo mam tyle ludzi, że mi praktycznie siedzą na każdej stacji. Nie wiem, czy pamiętacie, jak miałem mniej ludzi, podejrzewam, 8, to robili tylko piasek w tej części, a w ogóle nie robili w tej, a teraz robią wszędzie. Jest dobrze. Niedługo będę potrzebować, znaczy niedługo, no grzybki wolno rosną, 10 dni. Aż. Tak, 10 dni już po wzięciu pod uwagę wszystkiego. A, lekarstw. O, jeszcze 12, już niedługo styknie. Dam teraz ropę na priorytet. Okej, a tu trzeba poczekać, aż to zbudują. Cast ironu też nie mam. No musimy poczekać, aż poprzetapiałem węgla, mi zaczyna brakować. Tego tutaj wrzucę węgiel, tu niech ciągle będzie iron. Węgiel w najgorszym wypadku można zacząć robić drzewne, ale wtedy drzew szybko zaczyna brakować. O, tu jest za ciasno. Tutaj sobie poustawiam, żeby w korytarzu były te rzeźby, tak jak mówiłem. Ale tutaj mógłbym też jakieś rzeźby ustawić, tu i tu. Tak, żeby w każdym pokoju było pięknie. A, tu jest nawet bardzo pięknie. I tutaj też by się dało, przydało zrobić jakiś stół, żeby ludzie mogli sobie po prostu pogadać przy nim. A to upiększać im pomieszczenia będę mówił w następnym odcinku. Oczywiście nie licząc rzeźb, bo rzeźby to tak cały czas wychodzą. Porobimy na razie research wieżyczek, a zobaczmy jeszcze high-techowych. Quantum Fabricator będzie potrzebny i Inorganic Matter Converter. Pierwszy Inorganic Matter Converter będzie. O, a zrobili ten. Fine Mill potrzebuje 10. A Lavish Mill potrzebuje 15 skilla. Zrób dopóki nie masz 250, zrób dopóki nie masz 250. Tak, tutaj fajna, już nie będę gotować, tylko Lavish i Luxury. Teraz gotowanie powinno iść o wiele szybciej. No, o wiele, no 4 razy szybciej w sumie.
będzie szło gotowanie. Ropę przenieśli, więc tutaj produkcja też powinna iść szybciej, tak żeby może jeszcze w tym odcinku zrobić robotic assembler. Bo jak zrobię robotic assembler, to zacznę robić bioelektronic devices. Właśnie swoją drogą tutaj będę mógł zrobić stockpile na to. Raz, dwa, trzy. J. A tutaj będzie bioelectronic device. I jeszcze dwie rzeczy jakieś stąd będą, z tego co pamiętam, ale nie pamiętam jak one się nazywały, więc na razie nie robię tych stockpili. A tutaj ładnie robią ciuszki, tak więc podłogę do końca położą. A już niedużo zostało. I mi się zacznie trochę klotu mi się odkładać w końcu. Ci ładnie kopią. Meble, dodatki. Raz, dwa, trzy. Na razie zrobimy trzy. Później zobaczymy, czy potrzebuje więcej. Na przykład tutaj będzie mógł być. I tu. No i teraz dopóki się klofu nie zrobi, to trzeba czekać. A paliwa nadal mam trochę za dużo. No lepiej mieć za dużo niż za mało, ale no nie tak dużo za dużo. Tutaj robię plastik i gumę. O wiele szybciej idzie jak przenieśli całą ropę tutaj, widzę. I już mi się odkładają syntetyk fibersy, tak jak mówiłem. A więc teraz należy tylko czekać. Ciągle ktoś tam pracuje. A tego jeszcze nie zbudowali. A ropy jeszcze tutaj mam 900, żeby do przeniesienia. A ten robi gumę, ten robi plastik. A nie, ten też robi gumę. A róbcie synthetic fibersy, proszę, bo to jest coś, co potrzebuję. A ten robi gumę już w ostatni raz i teraz zaczną robić synthetic fibersy. No nie. Dobra, zaczynałem robić, tak jak mówiłem, synthetic fibersy i jest dobrze. Już mam 30. Chyba zdążymy. Chociaż zostały 2 minuty, jeżeli będzie noc, to nie da rady. Jeszcze dwa razy bym potrzebował, żeby ktoś to zrobił. Dobra, zrobią. Zrobię i powstanie mój robotic assembler. O. Aż 45 synthetic fibersów. Dużo, dużo. Rachel co robi? Smeltuje. Rachel może się zająć budową. Okej. O, i ona się zajmie już do końca budową. Tytanium mi starczy. O, tylko z tytanium to zazwyczaj długo się budują rzeczy. Parafinek mi też przybywa na razie. Dobra, na razie to widzę, że wieżyczki bardzo, bardzo researchuję, badam. Różnego rodzaju wieżyczki. A lekarstwa. O, zrobili też łóżko szpitalne. I
to łóżko 156 i medical treatment 132 w porównaniu do tego 132 i 110, nie? To jest dużo więcej. Te sobie na razie zostawię. Dopiero jak będę miał 8 takich. A jeszcze mógłbym zrobić teraz Vital Monitor. Aha, to może być nad. No to zrobimy nad. Okej. Ona jeszcze tego nie skończyła zbudować, ale to się zbudowało, czyli będzie więcej ropy. Jej. No, a tutaj będzie się odkładało tak, jak tutaj by się skończyło. O, mamy. Robotic Assembler. Tutaj możemy zrobić tak. Bioelectronic Device, Biosynthetic Material i Magnetic Material. Zrób dopóki nie masz. Zróbmy na razie 4 może takie Bioelectronic Device'y. Hyperwave'a mi brakuje. Do tego, okej. Okay. To natomiast będą robić i tego będę potrzebować 50 i tego też 50. Więcej chyba nie trzeba. Czyli tak, biosynthetic i magnetic tutaj. Biosynthetic, a tutaj magnetic material będzie. No tylko przez to plastik w sumie zajdzie i będzie się wolniej tu robiło. No ale coś zacząć. O, mamy trzy rzeźby. Kolejne. Tu postawimy jedną. Tu. I tu. Okej, udało nam się wybudować ten workshop. A więc dziękuję wszystkim za oglądanie 25 odcinka. I do zobaczenia w 26 odcinku. W 26 odcinku, no mówię, ciągle będę chciał ten Devil Strand rozwijać. Tak więc w następnym odcinku zbudujemy tutaj pomieszczenie na Devil, drugie pomieszczenie na uprawę Devil Strandu. No bo mówię, klotu to widzicie, co chwila mam, nie? Tych kotomu. Natomiast Devil Strand za wolno rośnie, dlatego potrzebuję go o wiele, wiele, wiele więcej. Tak więc dziękuję wszystkim i do zobaczenia w następnym odcinku, kiedy to zbudujemy ten budyneczek oraz zrobimy ze dwa rzędy tutaj hydroponicznych stołów. Na razie do zobaczenia, cześć, pa!